No dobra, miał być zupełnie inny build, ale no ogólnie tego samego Pokemona, ale no pojawił się tutaj filmik użytkownika Zaptops TCG, na którym będziemy bazowali oczywiście. No i się pojawia on, Greninja EX, to jest bardzo ciekawy build. No tutaj weźmiemy tym razem ten, no bo poprzednio grałem zupełnie innym, który wygrał jakimś City League w Japonii. No ale tutaj wprowadzono trochę zmian. Finalnie zamiast tamtych snorutów pojawiają się snoruty z... No właśnie, z Temple of Simon. No, które jeszcze mogą brać prize, ale no w sumie wszystko jedno, ja uważam, że jedno i to samo. Tutaj też finalnie zauważyć można, że tutaj jest jedna sztuka Frogera. Również tam doszedł czwarty Froslass, który ma abilitkę Frozen Shroud, który nakłada damage countery przed każdym checkoutem. No mamy Blood Moon Ursulale jako finishera, Klefa do drołu, Manaphy. Co ciekawe, tu warto zaznaczyć, że finalnie tutaj nie ma Rotoma. I to w sumie jest dobrze, bo jak grała właśnie przed chwilą na proxach, to mi ten Rotom ciągle mi tu bardziej przeszkadzał, mam wrażenie. Więc tutaj finalnie też nie ma Rotoma w tym buildzie, ale za to tak, są cztery Arweny, skurczono Iridę do trzech, tyle samo jest już Iono, tyle samo Turo, jeden Boss Order, jak się okazuje, cztery Bady Bady Puffy, trzy Rare Candy, trzy Ultra Bole, dwa Nesbole, co ciekawe są dwa teraz Earthen Vessel, zaskakująca rzecz, dwa countercatchery, jeden odkurzacz i tutaj zamiast właśnie armory mamy Unfurl Stampa, który potrafi rozwalić niejedną rękę. Super, no i tutaj doszedł jeszcze Team Devo, no i tutaj doszła dodatkowa energia wodna, Double Turbo Energy bez zmian. No ogólnie chodzi o to, żeby tak troszeczkę poobijać Pokemony z abilitkami, no. No i też ewentualnie używając Shinobi Blade wyszukać to, co tam chcemy, dosłownie. No i jeszcze Mirage Bridge, oczywiście do walenia, o ile nie ma Manaphy, albo nie ma tych Terali. Ale zobaczymy, jak to działa w praktyce. Czy ten build jest lepszy niż tym, co grałam? Zobaczymy. No dobra, myślałam, że będę dłużej czekać, ale jednak nie. No dobra, jak zauważyliście, chyba zdążyliście na live'ie, udało mi się wbić rangę Arkerusa. I to jeszcze z powodu tego, że większość ludzi jak widzi ropuchę, to już naprawdę poddaje grę. W szczególności zauważam, że gracze Blissey dość często się poddają. Ale zobaczymy, jak co się na co trafi, czy ktoś się odważy, czy zaś stchórzy. No dobra, oponent idzie pierwszy. Aha. O, Matulo. Chyba trzeba spalić... O, ja widzę już to. O nie. To jest Turbo Hands! Jak widzę Arion Hensa. A nie, to jest Lugia. No chyba ta Lugia wraca na salony, ale sam fakt, że Iron Hands oznacza tylko jedno. Trzeba się przygotować na solidny wpierdol za przeproszeniem, tak? Czy dobra, zagramy sobie też Bady Bady Puffin. Muszę zagrać tą Klefę, bo się uduszę. Spalić muszę tą energię. Ja na first stampa nie będę zużywać, bo to tak szkoda, bo to jest naprawdę bardzo dobry ace pack. No zajebiście.
Zobaczymy, czy jak ta Lugia się tutaj... A, bo Lugia jest naprawdę dość mocna. Ostatnimi czasy. No to jest chyba, z czego co wiem, wersja Corolles. Ona już była wcześniej. Dlatego, że wcześniej no to ta wersja... Kurwa, nie miała jak się rozkręcić po prostu. No, ja dla siebie też czarto to widzę. A nie jakby był Greninja. Czyli mogę zrobić tak... Znaczy na pewno Frogera sobie muszę wyewolować. Zagramy Seyride, żeby w ogóle... Po Froslasika oraz... Chyba Erten Vessel? No też będziemy musieli nie dać się znokautować Manaphy Challenge. Erten Vessel z tym. Módlmy się o to, żeby... No to mi to zrobi, kurwa, to takie Ampiu very much, że ja pierdolę. O, Snorlax, dobra. No jak na razie robi mi samo zauranie, tak? No to jest najgorsze w tym deku, że może mi zrobić takie samo zauranie. Dobra, chodzi Lugia. Zresztą Lugia i tak musi wyrzucić Archopsy. Ty, no coś ta Lugia nie chce się rozkręcić, za to... I mi już grozi. O, robimy tak. No to mamy te Ultra Bola. Są energią. Po Greninja, dobra. Znaczy wykorzystam fakt, że nie ma żadnej Manaphy. I se zrobimy... Shapobato tostu, czyli... Zrobię no cut na Chimino i Iron Handsie. Najgorsze jest to, że ja potrzebuję turo scenario na tych, w trybie natychmiastowym. A, chodzi Lugia, tylko czy ta Lugia chce z powrotem szynszyle dawać, czy... No, co ty? Jakie szynszyle? Jakie szynszyle, wariacie? Jakie szynszyle? Chyba będzie jakiś szynszyl. To zajebiście, was. Ja se chętnie zbijesz. Albo jeszcze lepiej, zbijemy te archopsy. No to, ja wiem, brzmi jak apogeum absurdu. Spokojnie, dla mnie to też może brzmieć. No dobra, no to te archopsy chodzą, no i chyba będziemy mieli szatański plan i zbicia. Modląc się o to, żebyśmy się sami tak nie dali zbić. I co, będzie retreat. Jednego szyszla to już jebliśmy. Koncertowo. Chy, tyle zbiliśmy. O Jezus, to szyszyli. No dobra. No dobra, robimy szatański plan. No, mamy Froslassy. Zagrajmy Arwena po Nestbola. Devo nie zrobimy, ale Evo później se zrobimy. No ale dobra. Po kolejną ropuchę. No i zrobimy Turbo. Znaczy nie zrobimy sobie tym razem Sneaky na Lugię, tylko po prostu zbijemy sobie te dwa Archopsy, tak.
I według mojej matematyki powinniśmy mieć podwójny knockout. No, oczywiście, ale sami się tam. Nie kopnij. Oh my god. Nowa Irida jest. Eśle, czy używać teraz Iridy, czy bardziej Unfair Stamp? Bo wiem, że ta gry ninja może zostać zbita. Czy przeciwnik uzyska jeszcze dodatkowy knockout, bo mi się nie trafił Turo? No a poza tym ta Manafi rzeczywiście w tym matchupie ona nie za bardzo pasuje. No gdzie tam Ayano? Oczywiście. Ale sam fakt, że zdążyliśmy to spriknąć, to jest... Piękna rzecz! No niestety... No niestety też ten sam, też sami się jebiemy. To jest... Z Manafi to... Nie wiem, czemu mi się Manafi trafiła tam. Znaczy znowu sobie zrobię dyzrap na dyzrapcie. No zajebiście, tylko jeszcze... Jeśli najgorsze może być w tym to... Żeby nie trafił bossa. No jakiś boss tam jest. Modlę się o to, żeby nie trafił bossa, bo byłoby... zajebiście, tak skopać lugi dupę, tak? O kurwa, oczywiście, że ma bossa! Nie! No nie! Kurwa! A mój plan był tak piękny. Dzięki! No nie, no kurwa mać. Z drugiej strony może wejść tu ta, Blood Moon Ursulala na ten moment. A jakim kosztem to wszyscy wiemy, dobra. Dobrze myślę. To zagramy sobie to tak Iridę. Pożabuj kum kum i... Unfair Stampa? Ale szkoda mi Unfair Stampa jak na razie. Sobie robimy 240 na lugi. Znaczy niestety nie mamy stadionu, który by wyłączał, niestety, albo stety. Ale na Unfair Stampem. Znaczy, no wszyscy wiemy, że póki co... No przeciwnik ma przejebane, no bo na dzień dobry mu te archopsy skopaliśmy! I Iron Handsem nie za bardzo ma jak. O nie, jednak ma. Legacy Energy. No, Legacy Energy, no price mniej, ale... I jaka różnica w sumie w tym przypadku? Znaczy sam fakt, że może atakować. No, no nice! Tylko, że jak mi zbosujesz żabuńcję, oczywiście, że mi zbosuje, co ja, co my... Czy ja się łudzę, ale... Co to zmienia, kurwa, ja... Znaczy chyba, że robisz Ampio Very Much. A, oczywiście, że on, kurwa, robi Ampio Very Much!
wydobył jakimś cudem Legacy energię. Je pierdole. No dobra. No dobra, godny przeciwnik. No ten przeciwnik miał szczęście, ale i tak miał bardzo ciężko. Ech, no właśnie brakuje tego Temple of Simon. No to jest taka kontra na Lugię, jakby na to nie patrzeć. No też Lugia ostatnio przeżywa drugi rozkwit. Nawet całkiem dobrze szło. Nawet nie wiem na co. Tym razem ja dobrze, że zaczynam drugi, bo co to jest, kurwa? Co to jest za ręka? Co to jest za ręka? No, stara koszulki z Cops Mickey Lipes plus jeden. No to chyba Dialga jest. Co tam, Lunuś? Ja wiem, że chcesz. Dobra, bady. Fajnie by było, jakby też. Bady Puffy. Modląc o trzy zdrowaśki. Czy to będzie na pewno Dialga? Bo ja jestem przekonany, że... Bo raczej Dialga to będzie... No tak, no co ty by... Myśleliście, że coś innego? Że twist fabularny będzie? No oczywiście. Może mam takie snowraty. Mam tylko przeszklepić. No dobra, no to tak, zagramy sobie Iridę. Iridę po co? No pewnie po tego Frogera i tam body Puffin. A. No. Oh no. Powiem tak. Oh no. Bo się Klefa sprajzowała. O, Irida. Nie miałem wyjścia. No dobra, wchodzi Dialga. Tylko gdzie te Belumy? Gdzie ta Dialga? Nie ma Dialga. Niestety mam weakness. A to nic nie szkodzi, dobra. Straszny brick musi być. Dobra, no to Frostlass. Zagramy tak. Iridę na pewno. I se tam wyszukamy kolejnego Snoruta. No i Rare Candy. To będzie odlot. Wszystko się tu projzuje. Za 170. No i co tam chcemy? Tu. Manafi nie jest do tego matchupu potrzebna, więc można by sobie ją wywalić. To co tam myślę? Może kolejna Irida. Nie pytajcie mnie po co. No, zacznie się showtime dopiero jak... Znaczy ja ten deck mam trochę ogarnięty, tak jest. Ciekawe, bo to jest Metal Blast za 120! Dziwne, gdzie są te metangi? A ja sobie po prostu zrobię podwójny knockout, tak? Czy tam potrójny nawet? O!
Czy mi styknie? Chyba tak. Nie jestem pewna, ale strzelam, że mi styknie. No. No i tak w ten sposób zdobyłem pół prize mapy. O kupa mać! Blood Moon Ursulala się znalazła! I Klefa. Gdzie ona była? O, Judge, zajebiście. No, mamy Frogera, ale możemy też zrobić... No, kolejne Buddy Buddy Buffy, dobra. No i po kolejnego Bluma. Bo też dialogi mają... Zresztą na pewno to wygrywa. Erden Wesson, no Zajono. A co tam zagramy? Arwena? Czy na pewno wezmę TM Evo? No, powiedzmy, że będę pewien. Po Snoruta, tak? Czy jest jeszcze Snorut? Znaczy damy tu trochę forów i po prostu sobie zrobimy ewolucję na te dwa. Jak chcę widzieć te me tangiku. Nie są te metangi. Gdzie są te metangi? O, kolejna Ayono. No widać, że musi się dokopać do deku w poszukiwaniu. No w końcu one są! I w końcu... Ech, mogę... Ze stoickim spokojem. W końcu mogę ze stoickim spokojem po prostu czekać, aż to się samo jebnie. Dobra, no, udało się. 3, no, zajebiście. Aha. A tak, bo on mi teraz robi tego Vistara, no to się podoigrałem. Skończyła się rma, kochanie. Tylko co to da? Co jeszcze? Powolna śmierć metangów? No bossa se z busu. No cóż, kolejny judge. O, jest Greninja.
Double Turbo. Z tego nie ma nic. Doskonale wierzę. No nie ma bossa, please. Znaczy on użył Judge'a, no to... No nie! No żeś ty, kurwa jebana! Kurwa, kurwa, ty uprańka czere, no sobie pożyłam już tego, że dał mi fory. A pierdole, kurwa mać! Że sam fakt, że on mi zabrał też turę, to jest... kurwa macie pana... Mać. To ja bym zrobił unfair stampa. No to się zemścisz. Jeszcze za to bek... Nież. Kurwa mać. On mi też sporo czarzy zrobił. No co za kuźwa. A czy wiecie, też to może wynikać z tego, że no, w sumie niepotrzebnie dałam mu fory i mogłam go zbić. Fakt faktem. Ale wiecie, no też wolałam mieć drugą Greninja. A tak to dupa wyszło. Ale no, na pewno bardzo fajny deck.